Ja jestem drugi raz i ja biegnę dlatego, że po prostu podoba mi się bieganie. No i fajnie się tu biegnie, tak przez las, zimą. No mi też tak samo. Fajna forma spędzania wolnego czasu. Dzieci trochę, żeby miały trochę ruchu po prostu. Odciągnąć od telefonów. Tak, laptopów i tabletów, żeby cokolwiek innego jeszcze robili w życiu. To jest szczególny bieg, bo tuż przed świętami, no i można wygrać choinkę. No, ta choinka to jest wszystkim. Taka jakby wisienka na torcie. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy wyborze choinki? Przede wszystkim, kiedy była ścinana. Choinki ścinane na początku listopada na pewno będą miały ciężko dotrzymać do Trzech Króli, a może nawet i wcześniej opadną. A druga sprawa, kiedy kupujemy jodełkę, nie zwracamy tak naprawdę uwagę na te długie gałązki, tylko na te krótkie. Jodełka, długie gałązki ma zawsze w dość dużych odstępach. Jeżeli będzie miała dużo tych krótkich, będzie się wydawała gęsta. Taka choineczka jak najbardziej. A przede wszystkim trzeba pamiętać, że po ubraniu każda jest piękna. Ponieważ są święta Bożego Narodzenia, robimy ten bieg wspólnie z uczelnią i do całej tej koncepcji biegania, ruchu na powietrzu, choinki z lasu jest jeszcze dołożona akcja charytatywna Serce dla Serce. Zbieramy dary dla dzieci. W tym roku jest to Fundacja Chatki i Promyk. Chcemy po prostu pomóc takim dzieciom, bo po prostu, żeby mieli jakby trochę radości od nas i jakby większe szanse też na to, żeby się cieszyć życiem, dniem codziennym, tak samo jak my. Teraz jak taka jak w tamtym roku, no dzisiaj może troszeczkę warunki bardziej trudne, więcej śniegu, no i trochę nie było tak twardo pod nogą. Choinka będzie. No myślę, że tak. No właśnie z tej przyczyny też tu przyjechaliśmy. Super rozrywka. Biegłam specjalnie dla mojej siostry, bo moja siostra robiła nagrody i chciałam zdobyć nagrodę, którą robiła moja siostra. Więc zdobyłam, jestem szczęśliwa. I super sport, nic więcej nie dodałam. Dziękuję. Super.